W dzisiejszym odcinku poradnikowym na tapetę biorę Węgry i w ramach tego odcinka porozmawiamy sobie, jak nie dopuścić do Unii Austrii nad nami, podbojach w kierunku Bałkan oraz jak to Węgry mają zdobyć Unię nad Austrią, Czechami oraz Polską przy jednoczesnym zabezpieczeniu handlu weneckiego. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Węgry mają bardzo ciekawe usytuowanie. Są praktycznie otoczone z każdej strony górami i w których mamy odpowiednio zbudowane forty. Wyjątek stanowi granica chorwacka oraz austriacka, ale jesteśmy odpowiednio szybko w stanie tutaj poprzez podboje z Bośni i Serbii zabezpieczyć również te granice. Jeśli mamy taką możliwość, powinniśmy dążyć do upadku Osmana jak najszybciej, zanim on zdobędzie Konstantynopol od Bizancjum. Możliwe jest to poprzez wasalizowanie Bizancjum na samym starcie rozgrywki, poprzez zaatakowanie bez Cassius Belli. Potrzebujemy jednakowoż wtedy jakiegoś trzeciego kraju w tym konflikcie, albo wypowiedzieć jakąś inną kolejną wojnę, bo inaczej nie będziemy mogli poruszać się po terytorium osmańskim. Nie da on nam przejścia i nie da on przejścia Bizancjum. Drugi kierunek ekspansji to Czechy, zwłaszcza jeżeli są rywalem Austrii. Fajnie by było, jakbyście wzięli w tym momencie sojusz z Polską, bo czasem tak można, i wspólnie zaatakowali Czechy, odbili od nich region Śląska i następnie wymusili unię personalną nad Czechami. Trzeci kierunek rozwoju to jest Polska i nie jest on wcale najgorszy. Polaków bardzo łatwo jest pokonać, ponieważ rozbiją się na waszych północnych fortach. Musicie zdobyć tylko kilka prowincji z regionu Galicji i Wołyni i spowodować, że Polska będzie mniejsza od was. Wtedy dostaniecie unię personalną nad Polską i jednocześnie siłą rzeczy nad Litwą, jeżeli zaszedł event na Jagiellona. Pomocnym sojusznikiem mogą być tu Czechy, zwłaszcza jeżeli mają na rywalu Polskę. Bałkańskie pomniejsze kraje możecie zjadać do woli w międzyczasie. Naszym naturalnym sojusznikiem w pierwszej kolejności będzie Austria. Nietypowym sojusznikiem, o którym chyba nikt nie wspomina w żadnym poradniku, który miałem okazję oglądać, jest Wenecja. Co prawda będzie ciężko zdobyć ten sojusz, ale jest to realne. Dlaczego Wenecja? Bo właśnie nam pomoże w wojnach z Osmanem. Chyba że sama wejdzie do wojny z nim, to wtedy olewamy Wenecję. Naszym naturalnym rywalem jest Osman. Doradców, no to wiadomo, jak się da, to handel, dyplomacja, national taxation też się przyda, dyscyplina, priorytetyzujemy tutaj moralki pod tym kątem, raczej bez fokusów lecimy. Jeżeli idzie o estate, zaczynam bardzo niestandardowo. Praktycznie wyzerowałem poziom naszej ziemi. Wziąłem dodatkowe pieniądze dzięki temu. Odpaliłem wszystkie możliwe punkty na początku Monarchy Points, żebyśmy już od samego startu je dostawali. Przyda nam się przewaga technologiczna nad Imperium Osmańskim i też zazwyczaj mamy ten czas, żeby nadrobić braki w ziemi. Możemy też sobie pozwolić na zmniejszenie kosztów utrzymania naszej armii oraz fortów, bo w zasadzie mamy okresy rozejmowania ze wszystkimi krajami dookoła. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że wyjątkowo wziąłem u kleru misję na budowanie kościołów, że dostajemy papal influence za każdy kościół, który zbudujemy, bo mamy taką misję u nas narodowo. Chociaż powiem szczerze, że dopiero teraz zobaczyłem też bardzo rzadkie zjawisko, że Polska i Czechy mają się na rywalu, więc jednak Czechy będziemy brali na sojusz. Przez co dostajemy misję Old Alliance do wykonania i klejmy na Wołoszczyznę oraz Mołdawię. Mamy okres bez królewia, podobnie jak w Polsce i w Czechach, bo poprzedni władca Warneńczyk się wywalił w pewnej bitwie, nieważne. My musimy poczekać na pewien event, zwołanie Zgromadzenia Narodowego w 1445 roku. I jak widzicie, na bezkróleviu wojen nie możemy toczyć, a szkoda. Do naszych sojuszników wysyłamy dyplomatów, żeby już nam robili przysługi, a i za jakiś czas będziemy atakowali Osmana. Warto też wspomnieć o Unii, którą posiadamy pod sobą, Chorwacji. Będziemy musieli ją integrować, no chyba że zdecydujemy się wpaść pod Unię, pod Austrią. Ale odradzam to. Event na zgromadzenie 1445 roku w zasadzie decyduje, czy Janusz staje się naszym władcą, czy może jednak wybieramy okres znowu bez królewia i na tron potem wchodzi Habsburg w obu wypadkach. Co w teorii prowadzi do Unii personalnej Austrii nad nami. Ale w teorii tylko. Janusza naszym obecnym władcą i musi on przeżyć do momentu kolejnego eventu, w którym, jakby to powiedzieć, trochę wycyckamy Austrię i wkurzymy ją.
ale ona to przeżyje. Janusz też jest niesamowicie dobrym generałem 4-4-1, co powoduje, że rozgromi większość naszych przeciwników w okolicy. Kiedyś było to naprawdę mocne, dzisiaj, kiedy możemy mieć bardzo podobnych generałów z wojsk najemnych, nie jest już to takie mocne, ale nadal fajne. Jako, że mam bardzo dziwną sytuację i odkąd wziąłem klejmę, Osman nie zagwarantował Wołoszczyźnie, atakujemy ją, ale za to dupek gwarantuje Serbii. Czemu? Atakujemy z nienacka naszym lepszym wojskiem Wołoszczyznę. Naszym celem będzie oczywiście jak najszybsze jej przejęcie. Będziemy mogli też zrobić tutaj Carpe Siege'a, albo i nie. No, a teraz jak tu zaatakować Bizancjum? Najwyżej pójdziemy bez Cassius Belli na Bizancjum za chwilę. Jak się tylko da, zwiększamy stabilność na plus 1. Sojusznika Wołoszczyzny pisujemy. Wołoszczyznę całą za to zajmujemy. Dzięki temu możemy wziąć kolejną misję. Raczej potem Wołoszczyznę wolę wypuścić, żeby nam dobrze służyła jako marchia. Ewentualnie wasal, którego zaraz będziemy potem zjadali. Zdobyczny prestiż wysyłamy do Osmana z podziękowaniami, jak on to powinien zniknąć z tej mapy. Ej, te kampania naprawdę jakaś dziwna. Czechy przyjęły husycyzm. Jak nigdy. Jakimś bardzo dziwnym trafem Mołdawia staje się naszą marchią, mimo iż przed chwilą nas nienawidziła za agresywną ekspansję. Okej, to może tak o to w tym chodzi, że trzeba przestraszyć te kraje i wtedy stają się nam tak podległe. Wyjebiście, w sumie, ja się cieszę, ponieważ Mołdawia jest wyjebistą marchią i od razu możemy tutaj wysłać oficerów do tego kraju, żeby dostało następujące bonusy. Co w sumie może powodować, że naszym naturalnym kierunkiem ekspansji, niestety zamiast Imperium Osmańskiego, na ten moment będzie Polska. Nie ma ona dobrych sojuszy, my mamy forty, na których spalimy wojska polskie, to może być okej teraz. Tym bardziej, że Osman niestety nas tu przyblokował. Jako, że mamy dwóch wasali, no dobra, wasala i marchię, możemy odpalić Strode Dacis. Pamiętajcie, że na Węgrzech macie kopalnię złota, więc tutaj chcecie ją dewować w pierwszej kolejności za punkty oczywiście dyplomatyczne, a pozostałe to tak naprawdę, no, powinniśmy militarnie to zdewować, w sumie przekroczyliśmy 10, więc trzeba spalić administracyjne do 10 punktów i nie więcej. Nie ma sensu czekać na renesans, bo i tak byście go tutaj nie wprowadzali. Atakujemy Bośnię, naszym celem będzie zabranie prowincji serbskich, jak i uczynienie Bośni naszym wasalem. Jak będziemy mieli 10 punktów wpływów u Czech, no to raczej wolę już wtedy zabezpieczyć te nasze sojusze i zacząć poprawiać relacje i dalej będę próbował jeszcze zdobyć Wenecję na krótkotrwały sojusz. No i mam pecha, niestety Bizancjum jest atakowane przez Imperium Osmańskie. Raczej jest to jeden ze scenariuszy, którego należy się spodziewać i raczej Osman nie zje całego Bizancjum. Jak Austria będzie was wzywała do jakichś głupich wojen, niestety trzeba ją wesprzeć. Od Serbii zabieramy tak prowincję, żeby nie graniczyła już z Osmanem. Jest wtedy szansa, że Osman cofnie gwarancję. Nie zawsze to zrobi, ale jest na to szansa. Bośnie czynimy za to bezpośrednio naszym wasalem, bo już koalicja zaczyna się tworzyć, chociaż jeszcze nam nie zagraża. I stajemy się Great Powerem 6 lat od startu gry. Teraz nasz kolejny krok to zabezpieczenie naszych wasali, wojna z Hercegowiną, jak tylko skończy nam się okres Trusa i odbicie prowincji dla Bośni. Zdobyliśmy też drugą kopalnię złota, którą będziemy za jakiś czas ulepszali. Palił nam się też tutaj status, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, ale chodzi o 3 zdobyczne prowincje po Serbach. Jako, że wiem, że będę dewował tą prowincję za jakiś czas, raczej wezmę opcję z dewastacją niż dostaniem tutaj punktów manpowera w tych 3 prowincjach. Inaczej raczej bym brał właśnie te darmowe punkty. Oh fuck, jak nigdy zjadł całość. Mamy 4 poziom technologii, no to stawiamy 5 kościołów, tam gdzie się to najbardziej opłaca. Mnie się skończył okres rozejmu z Hercegowiną, no to ją atakujemy. Siłą rzeczy zjemy Serbię do końca. O, Austria dostała ekskomunikę. Trudno. Powiem szczerze, że dostajemy właśnie reformę Janusza do armii. Z tego co pamiętam, nie było to zbytnio opłacalne, ale ja sobie wezmę, bo też nigdy tego nie brałem. Chyba powinno mi to dać elitarną jednostkę najemników, ale to chyba musi minąć miesiąc, żeby nam się pojawiła. Tak, dostajemy elitarną jednostkę najemników plus 5 do dyscypliny. Kiedyś to było dużo lepsze. W 1455 odpala się event na to, że możemy ustanowić nowego króla Węgier. I może nim albo zostać władca Austrii, stajemy się dzięki temu marionetką Austriaków, wpadamy pod Unię, dostajemy też Chorwację za darmo. Albo wybieramy króla Matyjasa Hyundaja,
na naszego władcę, który no, będzie rządził dopiero za parę lat, ale jest fajny, 4, 5, 6. Minusem tego jest, że tracimy tego Janosa jako naszego dowódcę i Austria się wkurzy, trudno. Tak jak mówię, Janos był fajny, kiedyś bardzo potężny, teraz już niekoniecznie. I musimy też inheritować samodzielnie Chorwację. Wiem, że Serbowie mnie znienawidzą, ale część ich prowincji przekazuje właśnie Bośniakom. Odpalamy też misje na kościoły, dzięki temu mamy improve relations zwiększone, co daje nam też szybsze obniżanie agresywnej ekspansji w okolicy. I tutaj widzę pewną nowość, bo to już mi się powtarza któryś raz. W momencie, kiedy dany kraj, z którym mamy jakiekolwiek relacje, dostaje na nas Restoration Cassius Belli, zmienia się jego postawa na domineering. Tego nie było wcześniej. Obecnie tak jest, przez co za chwilę stracę sojusz z Austrią. Niestety. Miałem podobną sytuację w momencie, kiedy grałem Polską, miałem wspólną dynastię z Czechami i Czechy zaklejmowały mój tron. Automatycznie straciłem wtedy sojusz z Czechami, bo tak samo zmieniła się ich postawa. Mimo, że nie wypowiedzieli mi wojny przez kolejne 20 czy 30 lat. Natomiast przez kolejne 30 lat nie potrwa promocja na Enebie. Wpadnijcie, 3% zniżki z kodem Lukas, linki w opisie. Odpalamy misję na kontrolę i na dodatkowe claimy. Musimy zdobyć 9 z tych prowincji w najbliższym czasie. No i pięknie, 57, a my mamy już 20% Crownlandsów, więc te kary przestają być jakieś mega ciężkie dla nas. Zaatakujmy Polskę, wzywamy Czechów do tej wojny. Nowy Sąż będzie naszym celem. I naszym celem będzie też jak najszybsze wyjęcie sojuszników polskich. Na naszych granicach odpalamy local defensiveness wszędzie dosłownie. Brandenburgię wyjmujemy, biorąc tylko i wyłącznie pieniądze. I mamy też piąty poziom technologii administracyjnej. Na tym kraju proponowałbym jeden z trzech buildów. No wszystko zależy od tego, jak chcecie grać. Przy szybkiej zmianie na prawosławie i powolnym budowaniu potęgi ekonomicznej, ekonomicznej oraz ilościowe. Jak zwykle, dla szybkiej ekspansji, zwłaszcza w Bałkany, polecałbym idee ilościowe, religijne oraz handlowe. Dodatkowo zabezpieczy to wasz handel i wzmocni ekonomicznie wasz kraj. Ja natomiast zagram sobie z takim buildem pod anektowanie wasali, świetnie się to spisuje w tym regionie, jest to też całkiem niezły build do wstępu do podboju świata jako Węgry. Pierwszą wojnę z Polską kończymy następująco. Bierzemy Kraków, Nowy Sącz, Sandomierz oraz Przemyśl, żeby tutaj wypuścić Galicję, Wołynię. Maksymalnie dużo pieniędzy, niestety nie bylibyśmy w stanie tego zrobić na jedną wojnę, co jest słabe, no ale trudno. Będziemy jeszcze mieli dwie wojny, zanim będziemy zjadali Polskę. Ja już to mogę? A, bo posiadam więcej prowincji. Dobrze. Ale fuks, to nie musiałem tego robić. No to bardzo szybko zjemy tego wasala. Jeżeli idzie o nasz trade note, nie jest on dobry. Jest wręcz, bym powiedział, dużo do niego wpływa, ale też dużo z niego wypływa do Wiednia, do Krakowa, więc on nie jest najlepszy. Tutaj nigdy nie będziecie mieli dużego procenta udziału, nawet jak wszystko sobie tutaj porobicie właściwie maksymalnie 60% wykręcicie, nie więcej, no może trochę więcej. Waszym celem powinno być zbieranie tego handlu w Wenecji. Budowanie ekonomii na Węgrzech opiera się na dwóch kopaniach złota, produkcji oraz taksach. Handel przychodzi w około 1500-1530 roku, w momencie kiedy zabezpieczycie sobie Konstantynopol, Regusę oraz Wenecję. Kiedy już macie trzeci poziom rozwinięty Influence Ideas, no, będziecie chcieli zacząć integrować Chorwację oraz Wołoszczyznę. Tak, pewnie nadal powiecie, że robię to na kodach, prawda? Prawda, na bank robię to na kodach. Wszystko w tym momencie robię na kodach. To wcale się nie wydarzyło. Weźmy pożyczki na wprowadzenie instytucji przy okazji, tuż przed wypowiedzeniem wojny Moskwie. Gdzie te pożyczki? A ja naprawdę tylko obserwuję tą główkę i wysyłam Royal Mariage. Tutaj jeszcze Kastylia jest bardzo ciekawym celem do zrobienia. No ale na wasze szczęście do Kastylii mi się nie uda, więc pewnie ktoś inny tutaj wejdzie na tron. Jeżeli będziecie podchodzili pod kapa, to możecie dewować spokojnie tutaj te obszary południowe, bogate w krowy i tak dalej, pod manpower. To jest bardzo przydatne na prowincjach węgierskich i to jest super u nich, jak się gra właśnie pod builda ekonomicznego. Można bardzo tu mocno zdewować manpower na tych prowincjach. I jeszcze taka misja, no wyjebiście. I cyk, Unia wpada. Myślę, że bardzo przydadzą nam się dalej administracyjne, patrząc na to, że mamy już dość potężną Unię, zdobędziemy za chwilę jeszcze dwie kolejne, więc musimy mieć administracyjne idee. Przy pomocy Czech atakujemy Polskę. O, widzę, że ci jednak dołączą. Trudno. Jednak nie dołączą? Dziwne. Burgundia chyba serio nienawidzi Rosji.
całe jej wojsko tu jest. I cyk, Unia z Polską, w sumie mógłbym jeszcze pieniądze brać, ale po co przedłużać? A wiecie co jest jeszcze fajne? Że za darmo dostaliśmy Unię z Litwą. I cyk, Unia Jagiellonów. I teraz trzeba tą głupią czeską Unię zrobić. W sumie weźmy od Czechów pieniądze, manpower i inne takie rzeczy. Zrywamy zaraz z nimi sojusz. What the fuck? Mimo iż są pod Unią, wciąż mogę, zobaczcie, supportować Eira. Ale jazda. Chwila na regenerację naszych wojsk i będziemy atakowali Osmana albo Czechy. W Polsce oddam Sandomierz, bo nawet to mnie w oczy boli. W sumie muszę przyznać, że jak się tak spojrzy pod kątem, to bardzo dziwnie to wygląda. Węgry, Polska, Litwa, Moskwa. W międzyczasie dla Polski zajmijmy Bałtyk. Z atakiem na Czechy wstrzymam się z jednego prostego powodu. Mamy Royal Mariage? Nie zauważyłem, że Eir jest naszej dynastii. Jakoś przeczuwałem, że tak to się skończy. Claim throne, dziękuję. Od zakonu siłą rzeczy wezmę tylko Gdańsk, bo boję się, że czeka mnie duża koalicja państw katolickich. No i możemy teraz dalsze misje nam wykonać. Okej, dostajemy i membership in the empire. Chwilą kliknięcia tego eventu rozpoczynamy incydent imperialny, w którym cesarz decyduje, czy nas dołączy do Holy Roman Empire. Jeżeli tak się stanie, to zajmujemy miejsce Czech jako jeden z elektorów w tym imperium, przez co możemy wpływać, kto będzie następnym cesarzem. Minusem tego rozwiązania jest to, że spadamy do poziomu księstwa, dołączając do imperium, ale jeżeli spełniamy warunki i posiadamy te 500 punktów deva, możemy z automatu podnieść się decyzją do poziomu królestwa. Jesteśmy na pozycjach, atakujemy Imperium Osmańskie, wzywamy Austrię do pomocy. Niech się teraz wypruje, naszym celem będzie ta jedna prowincja. Ogólnie będzie nam zależało na zdobyciu ziem dwóch krajów, Bułgarii i Bizancjum. Nie no, chyba kogoś powaliło, co to za event? Niech spada na drzewo. Trudno, nadrobimy tą stabilność. Easy! Osman rozwalony. A szczerze mówiąc, miałem całego gigantycznego fuksa, bo sekundę wcześniej przegrała Litwa i jak oni mieli kary, to się w nich wbiłem. A, i technologię wziąłem jedną do przodu. Mówiłem, że nam się przyda być bardzo ahead of time? Dobra, dołączyłem do Holy Roman Empire, ale mi zmniejszyło z powrotem do księstwa. Musiałem ręcznie zrobić. Jesteśmy elektorem? Może sobie przejmę cesarstwo ten jeden raz? I w sumie to by nam pomogło zrobić naszą misję, bo według tego, jak ja tu rozumiem ten opis, ja powinienem móc mieć tą misję, bo mam większą armię od Austrii. Austria na ten moment ma 33 tysiące wojska, ja mam 42 tysiące wojska. Biorę tylko dwie prowincje, dużo pieniędzy i na razie tyle. No to czterech elektorów już na nas głosuje, niech teraz tylko cesarz zginie. A ma 55 lat, więc... XD! Jestem cesarzem Holy Roman Empire! Wyjebiście! Ale nadal nie mogę kliknąć tej misji! O cholerę tu chodzi! Ja pierdzielę! No ja wiem, no będę miał... Nie będę miał wojny z Francją, bo Francja jest moim sojusznikiem, więc... Nara? Ale nadal nie mogę zrobić tej misji z Austrii, nie rozumiem czemu. Skończyłby się truce z Osmanem, no to tak, lecimy na Reconquest Cassius Belli. Gdzieś tutaj jest Konstantynopol przecie. War with France. No ciekawe, czy mi wypowiedzą. Ja mam sojusz z Francją. Serio? Zmuszają mnie do ciężkich decyzji. Dobra, bierzemy daleko ahead of time technologię. Zmieniamy na pikinierów. Mam nadzieję, że bot mnie tu nie zaatakuje. Wojska Francji raczej nie są wyzwaniem. I w sumie lecimy od razu na Paryż, żeby wyłajpisować tą wojnę. No i w sumie Francja zaorana. Pieniądze, wojne reparacje. Jeszcze reforma armii, ja nie mogę. I cyk, odzyskujemy wszystkie prowincje, niestety tym razem bez Konstantynopola, ale Bizancjum w zasadzie możemy integrować. Myślę, że też sojusz z Austrią już nam nie będzie potrzebny. Wypuszczamy Bułgarię, resetuję Trusa przez Reguzę i w sumie podobnie jak na Sycylii. Jeżeli chcecie, róbcie z Bizancjum marchię, jest to bardzo dobra marchia. Jeżeli chcecie na przykład przyjść na prawosławie i nie potrzebujecie tutaj marchii w tym regionie, no to anektujcie Bizancjum. Ja i tak będę przychodził na prawosławie, jak tylko zanektuję Bułgarię i Bizancjum. Muszę kiedyś wam tu zagrać pod to i pokazać, jak to jest potężna marka. Pokażę wam przy okazji, jak szybko zabić protestantyzm u nas. Wypowiadacie wojnę, tak, o ofercie spokoju z tym krajem, robicie coś takiego forced religion. Warunek jest tylko taki, że to musi być jednoprowincjonalne państwo, bo wtedy jego stolica zmienia się na prawo protestantyzm. O, jak widzicie, wasze centrum znika, tylko niestety spora szansa, że ten kraj się zaraz też zmieni i odpali się kolejny nam centrum obok.
i na razie protestantyzmu nie ma. Wenecja leci na mojego wasala. Jak możecie albo i nie, na Reconquest Crassus Belli lecimy odbijać prowincję od Austrii. Z Austrii oddaję maksymalnie dużo prowincji Wenecji, wypuszczam maksymalnie dużo krajów i zobaczymy, czy będę mógł kliknąć misję na odtworzenie Unii. Noż morderza! Jeszcze jest za duża. No nic, lecimy na Reconquest Cassius Belli bułgarskim, na Osmana. Tym razem znowu mamy tylko dwukrotną przewagę liczebną. Na poprzednią 20% morali, na tą 10% dyscypliny. Wybiś, tym razem odzyskujemy chyba większość ziem dla Bułgarii, nie wszystkie jeszcze, ale przejmujemy Konstantynopol i to w sumie jest najważniejsze w tym wszystkim. I te Węgry tutaj jako cesarz, ja nie mogę, śmiesznie to wygląda. I muszę przyznać, że jak na te ile, 60-80 lat podbojów, to całkiem nieźle. I w sumie tylko ta Austria, albo to jest zbugowane, albo coś bardzo źle zrobiłem.